Ewangelia na sobotę. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Pańskie. Stare bukłaki i nowe bukłaki. Myślę, że kiedy Jezus używa tych porównań, chodzi mu o to, że nie da się tego, czym jest wiara, wtłoczyć do jakiegoś systemu religijności. Religijność to jest coś, co mają wszyscy ludzie. To jest to, co Bóg jakoś, czego pragnienie Bóg dał nam do serca. I dlatego ludzkość jest generalnie rzecz biorąc religijna. Nawet dziś ateistów w skali całego naszego globu jest tak mało, że to można uznać za błąd statystyczny. Afrykanie, Amerykanie, Australijczycy, wszyscy są religijnymi ludźmi. To tylko w Europie mamy tylu ateistów. Człowiek jest z natury religijny. Religijność to jest jednak coś, co się bardzo różni od wiary. Dlatego, że w religijności człowiek wychodzi do Boga, mając swój plan szczęścia, swój plan, jak dobrze przeżyć to życie. On jest naznaczony różnymi błędami, wadami. Najczęściej tego, co nam przekazali nasze rodzice i nasze społeczeństwo. Ale człowiek myśli, że on jest najlepszy. Więc z tym planem przychodzi do Boga i stara się go, nie zrozumcie mnie źle, ale stara się go jakby przekupić swoimi modlitwami, swoją religijnością, żeby Bóg spełnił jego wolę. W tym planie życiowym, który człowiek uważa za najlepszy dla siebie. I na tym bazują wszystkie religijności. Na składaniu ofiar Bogu, żeby Bóg wypełnił moją wolę. Ale chrześcijaństwo jest czymś innym, wiara jest czymś innym, dlatego że chrześcijaństwo to interwencja Boga w moje życie, w Twoje życie. Interwencja Boga, który posyła nam Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, tu inicjatywa przychodzi od Boga. To Bóg przychodzi do naszego życia, żeby wyzwolić nas z tego, co jest naszym największym problemem w życiu. Ze śmierci i ze strachu przed nią. Żeby dać nam zwyciężoną już śmierć, dać nam zwycięstwo nad nią. Chrystus to zwycięstwo wywalczył dla nas na krzyżu, żebyśmy mogli mieć życie. I zobaczcie, jaka jest różnica. Dlatego, że w religijności człowiek przychodzi do Boga z lękiem, z obawą. Czy ten Bóg mnie wysłucha? Czy się na mnie nie wkurzy? Czy mi nie przyłoży jakimś tam krzyżem ciężkim? Więc muszę go przebłagać.
muszę go pozyskać dla mnie poprzez moje dary, poprzez moje ofiary. I wszystko jest stymulowane przez mój lęk o moją przyszłość. A tymczasem czym jest wiara? Wiara jest czymś, co płynie z wdzięczności za dar Boga, za wyzwolenie Boga, za wyprowadzenie ze śmierci, za nowe życie, za nową perspektywę, za dar Ducha Świętego. To jest wiara. Tu nie ma nic z lęku. Tu jest usynowienie i dziecięstwo Boże. Człowiek żyje w innej relacji do Boga. No bo jak może bać się swojego kochającego taty, który jest wszechmogący? Więc jak może bać się o przyszłość, o swoje problemy? Przecież wiadomo, że to tata o wszystko zadba. No i to jest poważna różnica, dlatego że religijność tworzy pewne struktury, pewne rytuały, pewnych ludzi ustanawia przełożonymi, kapłanami i tak dalej. W chrześcijaństwie tego nie ma. Ja wiem, w tej chwili ktoś może zapytać, zaraz, przepraszam, ale czy pan to nie jest czasem księdzem, kapłanem? No tak, ale jak naucza Kościół, moje kapłaństwo służy budowaniu kapłaństwa powszechnego. Wszyscy jesteśmy kapłanami. My wszyscy wierzący. Więc to, co my mamy w chrześcijaństwie jako pewne formy rytów, można powiedzieć, że to jest taka obudowa, jakby rusztowanie wokół tego najważniejszego, co się wznosi w pośrodku, czym jest wiara. Gorzej, kiedy wiary nie ma, bo pozostaje ta wydmuszka, struktura rusztowań, które do niczego nie służą, jeśli w środku nic nie ma. I o tym mówi Jezus, że nie da się do tej pewnej struktury rytualizmu jakiegoś religijnego włożyć wiary. Trzeba zacząć wszystko od zera. Trzeba zacząć przede wszystkim od tego, żeby na nowo uwierzyć w Ewangelię. Na nowo wlać to wino nowe do naszej duszy, to życie nowe, które przychodzi od Chrystusa do naszej duszy. A dopiero wtedy tworzyć całą resztę i żeby to była ta obudowa właśnie tego, co jest najważniejsze w relacji z Bogiem, a więc naszej wiary. A więc po pierwsze wiara, po drugie Eucharystia, po trzecie różne rytuały religijne, prawda, modlitwy, jakieś różne rzeczy i tak dalej, dzieła miłosierdzia, różne rzeczy, które tutaj są z tym związane. Ale nie w innej kolejności. Nie wolno wlewać nowego wina do starych bukłaków. Nie można mówić, że przez pobożności przyjdzie wiara. Musi najpierw być wiara, żeby pobożności ożyły. Moi drodzy, a więc to jest dzisiaj słowo, które dla nas jest ważne, bo Kościół musi być żywy. Żywy Bóg, żywy człowiek, żywy Kościół. Żeby w tym Kościele było życie, musi być wiara. Inaczej, no cóż, grozi nam sytuacja, o której mówi święty Jan w Apokalipsie, kiedy Jezus przychodzi do niego i mówi o jednym z kościołów, jednej z parafii. Mówi, masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Ile parafii dzisiaj w Warszawie jest martwych? Gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł, pewnie powiedział do wielu z naszych parafii, masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Dlatego, moi drodzy, to jest ważne. Zaczynajmy od wiary i starajmy się o tą wiarę.
Prośmy Boga o wiarę, o łaskę wiary dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych parafii. Tak, żeby rzeczywiście te młode wino mogło szumieć w tych nowych bukłakach tą nowością życia. Żywy Bóg, żywy człowiek, żywy Kościół.